Witam bardzo, bardzo serdecznie w filmie z serii Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Ja nazywam się Agnieszka i w takiej formie filmu odpowiadam na Wasze pytania. A gdzie zadawać pytania? Otóż odpowiadam na pytania, które zostały zadane pod poprzednim filmem. Czyli jeżeli chcecie uzyskać odpowiedź na swoje pytanie w kolejnym filmie, to zadajcie je pod tym akurat filmem. Tak to działa. I jak nazbiera się konkretna pula pytań, wówczas wypuszczam taki nowy filmik. A na jakie tematy odpowiadam? Otóż na tematy mojej działalności, czyli głównie naturalna pielęgnacja urody oraz dieta, zdrowe odżywianie, zdrowie, zielarstwo i pokrewne. Ale żeby nie przedłużać, zacznę odpowiadać na Wasze pytania. I teraz będę sobie je czytać. Marzena, Agnieszko, co powiesz na temat żywienia, żeby wycofać umiarkowaną miażdżycę wieńcową, podwyższone trójglicerydy i cholesterol? Czy jest możliwe wycofanie insulinooporności? Marzenko, to wszystko jest możliwe. I tutaj wystarczy dobrać odpowiednią dietę, oczywiście indywidualną. Nie będę tutaj oryginalna, ale powiem, że dieta wegańska, zaznaczam, odpowiednio skomponowana, nie taka sobie na własną rękę, jest idealnym rozwiązaniem. Cofa wiele, wiele chorób. Ja wiem, że jest bardzo dużo zwolenników diet keto, ale wegańską roślinną dietę keto również można sobie ułożyć. No może nie samodzielnie, jeżeli ktoś nie ma wiedzy, no to zdecydowanie lepszą opcją jest udanie się do dobrego dietetyka. No akurat nie mówię tutaj o sobie, nie mam na myśli siebie. Ja również jestem dietetykiem, ale mam tak zawalone terminy, że no trzeba czekać miesiąc, dwa, żebym taką dietę indywidualną ułożyła. Także jeżeli byście chcieli, żebym taką dietę układała, no to bardzo, bardzo proszę z wyprzedzeniem co najmniej miesięcznym się do mnie zgłosić, a ja wówczas ustalę odpowiedni termin. Ale w swojej ofercie mam również diety gotowe. Nie są one takie dobre jak diety układane pod konkretną osobę indywidualnie, jednak zawsze jest to lepsze niż nic. Zdaję sobie sprawę, że osoby, które nie mają zielonego pojęcia, myślą, że dieta wegańska jest niedoborowa. Nie, 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 absolutnie nie. Jeżeli jest odpowiednio ułożona, dobrana do konkretnej osoby, to jest to dieta indywidualna i zdrowotna, bowiem zdrowie zaczyna się na talerzu. Także Marzenko, oczywiście jest to jak najbardziej możliwe. Jeżeli czujesz się na siłach, samodzielnie również sobie możesz taką dietę ułożyć, a jeżeli nie, jeżeli chcesz pomocy specjalisty, no to udaj się do dobrego dietetyka. I jeżeli będziesz zdecydowana na dietę roślinną, to poszukaj dietetyka pod kątem układania tej diety roślinnej, bo naprawdę nie każdy się na tym zna. Nie są to łatwe diety. Takie jest moje zdanie. Także myślę, że wyczerpująco odpowiedziałam na Twoje pytania. Oczywiście nie odpowiem tutaj, co zrobić i jak tą dietę ułożyć i co jeść, bowiem zajęłoby mi to godziny. To nie jest taki temat hop-siup, który można potraktować po łebkach. Absolutnie nie. Tutaj liczy się każdy szczegół. Ale jeżeli będziesz miała jeszcze jakieś pytania, to śmiało oczywiście je zadawaj. Teraz będę przechodziła do kolejnego pytanka. User, od niedawna oglądam Panią. Chciałabym się spytać, jak mam używać podkład mineralny? Proszę o odpowiedź. Podkład mineralny używa się przede wszystkim na nawilżoną skórę twarzy. Nie nakładamy sobie ich absolutnie na sucho, bowiem wówczas będą podkreślały niedoskonałości, zmarszczki. Także najpierw nawilżamy, a w mojej praktyce wygląda to w ten sposób, że nakładam sobie żel hialuronowy w połączeniu z jakimś olejem, troszeczkę się wchłonie, troszeczkę go wmasuję, wklepię i wówczas nakładam podkład mineralny.
Ja osobiście nie nakładam podkładu mineralnego na masła, no bo niestety masła są tłuste i no nie wygląda to zbyt fajnie. Masła nakładam wówczas, kiedy nie nakładam podkładów mineralnych. Tak to u mnie działa. Najlepszy według mnie jest właśnie żel hialuronowy z danym olejem jako baza pod podkład mineralny. Można również spryskać sobie pędzelek dobrej jakości wodą i takim mokrym, może nie takim ociekającym, ale takim lekko wilgotnym, taki wilgotny pędzelek maczać sobie w podkładzie mineralnym i sobie nakładać. Ja w swoim kursie Sekrety Naturalnej Pielęgnacji Skóry mam taki filmik, jakie są sposoby nakładania, bo to trzeba by pokazywać. Tutaj teraz tego nie będę pokazywała. Właśnie w tym filmie jest to wszystko dokładnie pokazane i tam pokazuję kilka takich sposobów nakładania. Jeżeli chodzi oczywiście o ruchy pędzla. Ale generalna zasada jest taka, o jakiej wspomniałam, żeby nakładać na nawilżoną skórę twarzy. I to jest taki główny błąd, który popełniają początkujący użytkownicy podkładów mineralnych, że nakładają na suchą skórę twarzy. No i wówczas nie ma efektów. Ale również ważna jest jakość podkładu mineralnego. Trzeba trafić po prostu na ten swój. I kolejne pytanie. Jolanta, droga Agnieszko, witam serdecznie. Chciałabym się dowiedzieć, jak wyglądają Twoje wakacje, czy na łonie natury, daleko od ludzi lub kraje egzotyczne, ciepłe wody, zwiedzanie i tym podobnie. Takie pytanie przyszło mi do głowy, gdyż ja z upływem wieku szukam miejsc z dala od ludzi, z możliwością medytacji, podglądania przyrody i szukam samotności na łonie natury. Dziękuję bardzo. Jolu, mam podobnie jak Ty, ja uciekam od tłumów. Nie lubię zwiedzania miast. No wiadomo, niektóre miasta, jak się zwiedza na przykład Paryż, no to się nie ominie tych tłumów. No to wówczas jakoś to znoszę, bo akurat moją motywacją jest na przykład zobaczenie i zwiedzenie tego miasta, ale generalnie wybieram miejsca dzikie, dalekie od tłumów. Bardzo takie lubię i zawsze takie lubiłam. Nawet jak byłam młodą dziewczyną, wszyscy lubili tłumy, jakieś koncerty, ja zdecydowanie lubiłam spokój, ciszę, gdzie mogłam właśnie kontemplować sobie naturę, medytować, wsłuchiwać się w szum fal. I to jest generalnie teraz coraz trudniejsze, żeby znaleźć takie odludne miejsce, ale jeszcze mi się udaje, muszę się pochwalić. No nie chwalę się, gdzie, co i jak, bowiem zaraz może zbyt dużo ludzi by tam pojechało, ale mam takie swoje ustronne miejsca. No niemniej ja w sumie tak nie powielam miejscówek, czyli nie jeżdżę na wakacje tam, gdzie już byłam poprzednio. Lubię zwiedzać nowe tereny, ale też nie spędzam wakacji siedząc. Czasami oczywiście sobie przystanę, pomedytuję. Generalnie to ja lubię wakacje w ruchu. Zwiedzanie. Lubię też bardzo góry i chodzę po górach, zwiedzam góry. Też wyszukuję sobie takich szlaków mniej uczęszczanych, chociaż jeżeli o Tatry to jest bardzo trudne. Niemniej też mi się udawało, że byłam jedną z niewielu na szlaku. Także da się. Też unikam takich terminów, gdzie bardzo dużo ludzi wyjeżdża, jakieś długie weekendy majowe czy wakacje. Nie jeżdżę wówczas nigdzie. Zdecydowanie wakacje, na przykład lipiec i sierpień, wolę spędzić u siebie w ogrodzie, niż gdzieś wyjeżdżać, gdzie są tłumy, gdzie jest mnóstwo ludzi. No nie lubię czegoś takiego. Zdecydowanie wolę wakacje z dala od zgiełku. Tak bym to powiedziała. Egzotyczne kraje oczywiście. Bardzo lubię zwiedzać, bardzo lubię jeździć. Co prawda najgorsze w tym wszystkim dla mnie, jeżeli chodzi o podróże samolotowe, no mam trochę obawy przed samolotem, ale są te bramki, gdzie niestety no, dostajemy pewną wiązkę promieniowania podczas kontroli, więc z tym się nie mogę zgodzić. To mi nie pasuje i to też mnie w pewnym sensie blokuje, bo oprócz tego, że żyjemy w takim środowisku, w jakim żyjemy, to jeszcze ta dodatkowa wiązka promieni w tych skanerach przy kontroli no nie jest niczym dobrym. I to dla mnie nie jest fajne i to mi się nie podoba. Ale też nie trzeba wyjeżdżać gdzieś daleko, nie trzeba latać samolotem. I w Europie mamy przepiękne miejsca i możemy się przemieszczać samochodem. Także no możliwości jest od groma.
trzeba tylko po prostu znaleźć te swoje miejsca. Ja lubię szukać, lubię organizować w ogóle wakacje, bo ja jestem organizatorem wakacji i zawsze sobie zorganizuję sama te wakacje. Zazwyczaj sobie organizuję sama. To jest ogromną rzadkością, jeżeli gdzieś tam wyjeżdżam z biura podróży, bo akurat może nie ma innej możliwości, ale generalnie to lubię organizować sama wakacje. Wiem co, gdzie i jak. Sama sobie te noclegi organizuję, żywienie sobie sama organizuję, no bo wiadomo, jakie jest zbiorowe żywienie. No niestety, no to nie jest nic dobrego. A ja zwracam szczególną uwagę właśnie na jakość pożywienia. Także tak by to wyglądało. Bardzo podobnie, Jolu, mam do Ciebie. Kolejne pytanie, Barbara. Proszę, pytam. Moje włosy są BB cienki, rosną B powoli. Barbara, to pytanie jest takie nie za bardzo sprecyzowane. Proszę, sprecyzuj, o co Ci chodzi dokładniej, a w kolejnym filmie na nie odpowiem. Bo naprawdę, no nie jestem w stanie rozszyfrować, o co Ci chodzi w tym tekście. I tutaj kolejne od Barbary, bo masz możliwość mieć wodę ze strumyka, o czym mowa. Niemożliwe mieć cokolwiek, jest woda obrzydliwa, kranówka i butelki plastik. Tylko jeszcze woda przygotowana, ale i tak trucizna. Żyjemy w czasach toksik. No, Barbaro, ja czytam dosłownie. Dosłownie tak, jak są zamieszczane treści w komentarzach. Nic tutaj nie przekręcam. Więc też to trudno zrozumieć. Domyślam się, że chodzi Ci o jakość wody, bo mam wodę ze strumienia. Ale wiesz co, wydaje mi się, że taki strumień można znaleźć wszędzie w pobliżu. Warto nawet dojechać te kilkadziesiąt kilometrów, jeżeli taki strumień jest, żeby sobie taką wodę pozyskać. W plastikach oczywiście nie jest to dobra opcja, ale woda jest sprzedawana również w szklanych butelkach. Oczywiście odradzam kranówkę. Kranówka jest niczym dobrym i nie chodzi tu tylko o jej skład, ale o fakt, że przepływa i zbiera różne nieciekawe, negatywne informacje. A w tych rurach też nie wiadomo, co się czai. Więc absolutnie woda kranowa odpada. I dalej Barbara pisze, moja propozycja płucz, owoce, warzywa i wszystko chyba chodzi o płucze. Inne ocet i soda po części zabija, toksik dieta, odpowiednia lewatywa od czasu do czasu, czosnek, imbir, kurkuma z wodą, naczczo i dodawaj do jedzenia i ocet jabłkowy z wodą. Codziennie 1 HR, masaże, wszędzie, inne sposoby, włosy to chyba dziedziczne. Robię wszystko możliwe i są cienkie, nie rosną, tarczyca chora, refluks, stres, hamują wszystko. To tyle z mojej obserwacji, posty też dobre, pozdrawiam z USA, Polska, Szczecin. Oj Barbaro, tutaj wydaje mi się, że troszeczkę przydałoby się pracy nad sobą i nad pozytywnym myśleniem, bo jest tu bardzo dużo negatywizmu. A włosy genetyczne, tak jak już wspominałam, najpiękniejsze włosy genetyczne można zniszczyć. Zniszczyć, a że są bardzo cienkie i masz chorą tarczycę, to ja nie wiem, jak wygląda Twoja dieta. Zacznij od tego, co nakładasz na talerz. Taka jest moja propozycja. To, co piszesz, robisz lewatywy, robisz ocet jabłkowy, ale nie piszesz, jaka jest Twoja dieta. A to może być przyczyną. Zacznijmy od tego, co mamy na talerzu, a potem brnijmy dalej w jakiś ocet jabłkowy, w cokolwiek innego, w jakieś lewatywy. Bo co nam to da, jeżeli nasza dieta będzie beznadziejna, to nic kompletnie nam nie da, żadna lewatywa. Absolutnie nie. Także spójrz na swój talerz, ale tak zupełnie szczerze i zobacz, co takiego jesz. Od każdego kęsa. Każdy kęs dokładnie przeanalizuj pod kątem dostarczanych składników odżywczych oraz potencjalnych składników substancji szkodliwych. To jest niezwykle istotne. Więc zaczynamy od tego, co mamy na talerzu, a potem bawimy się w jakieś dodatkowe sprawy. To jest moje zdanie, bo ja widzę, że masz problem. I to konkretny problem. Zacznij od talerza, zacznij też od wyciągania z życia więcej pozytywów. Nie patrzmy tylko na negatywy. Zdecydowanie lepiej patrzeć wyłącznie na pozytywy i te negatywy zmieniać na pozytywy. Energię negatywną zmieniać na pozytywną. To się da, tylko to jest kwestia wyrobienia w sobie takiej postawy. Tak bym to widziała.
Bernadeta, Pani Agnieszko, ja mam problem z włókniakami na skórze, jak się pozbyć w naturalny sposób? Dziękuję. Tu też kłania się dieta. Wszelkie takie różne sprawy włókniaku. Włókniaki też często bywają przy insulinooporności, także też proponuję to, co poprzedniej Pani, czyli spojrzenie na swój talerz. Oczywiście są jakieś tam sposoby usuwania włókniaków, na przykład octem jabłkowym, ale generalnie wydaje mi się, że tutaj ważne jest dogłębne oczyszczenie organizmu, a te włókniaki powinny samoczynnie zniknąć. Oczywiście można się wspomóc tymi metodami, ale generalnie ja jestem zwolenniczką działania od podstaw, bo to jest najbardziej skuteczne. Grafini, jak w naturalny sposób pozbyć się grzybicy paznokci? Bardzo fajnym sposobem jest olejek z drzewa herbacianego. Kapitalna sprawa. Można wymieszać z olejem kokosowym, ale uwaga, nierafinowanym, bowiem tylko taki nierafinowany ma właściwości przeciwgrzybicze. Czyli robimy sobie taką maść i najlepiej mieszać to bezpośrednio przed nałożeniem. Nie robimy tego na zapas. Czyli bazą jest olej kokosowy nierafinowany extra virgin i dodajemy do tego kilka kropli olejku eterycznego herbacianego. I tutaj trzeba sobie robić takie próby tolerancji, czyli do jakiej ilości dodanych kropli olejku eterycznego herbacianego skóra dobrze reaguje, czyli nie piecze, nie robią się jakieś czerwone plamy, bo eteryczny olejek herbaciany jest dosyć mocno działającym olejkiem, więc trzeba z tym ostrożnie. Zaczynamy od mniejszych proporcji i potem w miarę wzrastania tolerancji dodajemy sobie większą ilość tych kropli olejku herbacianego do bazy z oleju kokosowego, już nie eterycznego, tylko zwykłego oleju kokosowego, nierafinowanego extra virgin. I taką maścią sobie smarować kilka razy dziennie. Powinno pomóc. Oczywiście też ważna jest tutaj dieta. Wiadomo, że grzybem można się zarazić, ale jeżeli nasz organizm jest alkaliczny, czyli mamy środowisko, które nie sprzyja rozwojowi grzyba, to tym grzybem się nie zarazimy, no a jeżeli już go mamy, no to warto dążyć do alkalizacji, czyli dieta alkalizująca. Wyzbywamy się wszelkich produktów kwasotwórczych, a między innymi jest nimi mięso, nabiał i jaja. Niestety są to produkty kwasotwórcze. Także też warto się przyjrzeć swojej diecie. Wszak zdrowie zaczyna się w jelitach, nieprawdaż? Także cały czas mówię o diecie, ale wszelkie problemy pojawiają się właśnie tam, pojawiają się na talerzu. Także to też należy zrewidować. Nie jest to oryginalne, ale prawdziwe, po prostu. Janeczka, czy wodę ze strumienia przygotowuje Pani, czy pije surową? Ja tą wodę ozonuję. Oczywiście, jak sobie robię na przykład zioła, to ją przygotowuję. Ewentualnie robię odwary czy wywary, w zależności od ziół. Na przykład ze skrzypu robię wywar, a kwiaty mniszka lekarskiego zalewam wrzątkiem, czyli robię napar. No to do takich celów tę wodę przygotowuję, ale jeżeli piję zimną, to wcześniej ją ozonuję. Janeczka, jak zagęścić włosy? No, poprzednio na ten temat mówiłam, więc już się nie będę powtarzać ani powielać, bowiem non-stop odpowiadałabym na te same pytania w danym odcinku. Więc odsyłam do tamtego filmu, tam to wyjaśniłam. Też dieta, to też jest bardzo ważne. Magda, Pani Agnieszko, czy ma Pani wiedzę na temat niewydolności żylnej? Mam 35 lat, nie palę, nie piję, nie jestem otyła, żyję aktywnie, a moje żyły już są w złym stanie z tendencją do uszkodzeń. Muszę wtedy brać zastrzyki przeciwzakrzepowe. Lekarz twierdzi, że można te żyły usunąć, ale to rozwiąże problem jedynie ze strony estetycznej, bo problem pojawi się na innych żyłach.
Żeby choroba nie postępowała, zalecił dożywotnie stosowanie tabletek z heparyną. Czy spotkała się Pani z jakimś naturalnym środkiem, który może temu zaradzić, lub też cofnąć zmiany, które zaszły w moich żyłach? No tak się śmieję, bo cóż lekarz może innego poradzić? Wszak nazywa się lekarzem, czyli zaleca leki. No, no nie inaczej. Także musi Pani wybrać, czy chce Pani wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie we własne ręce, czy zlecić lekarzowi, żeby przepisywał tabletki. Oczywiście heparyna jest dobra i można się nią posiłkować w maściach i to w dobrych maściach i nie non-stop. Jakiś problem, doraźnie, no ale nie non-stop, no nie non-stop, takie jest moje zdanie. Ten problem również można złagodzić, a nawet wyeliminować odpowiednią dietą. Widzicie, że to wszystko zbiega się w jednym punkcie, w punkcie diety. I oczywiście tutaj jest też ważny ruch, ale jak piszesz, ten ruch masz. No nie wiem, jaka jest Twoja praca, bo jeżeli Twoja praca jest siedząca, to mimo wszystko ten ruch nie będzie tak naprawdę skuteczny, bo 8 godzin siedzisz. Wiem, że wielu rzeczy się nie ominie, że jak się siedzi i pracuje, no to trzeba siedzieć, a jak się wstanie, to zaraz szef się denerwuje, czemu łazisz, co robisz, nie? Czy coś w tym stylu. Takie są realia, ale niestety to zaburza krążenie w nogach, takie bezustanne siedzenie. I problem niestety się wzmaga. Więc ruch, nawet jeżeli pracujesz, co pół godziny wstać, zrobić sobie przysiady, poruszać się, unieść nogi do góry, niby takie małe rzeczy, a działają, działają. Tabletki do końca życia, no na własną odpowiedzialność. Ja bym do tego ręki nie przyłożyła. To jest Twoja i wyłącznie Twoja sprawa. Oczywiście dieta, rutyna, dużo, dużo rutyny. Mamy wiosnę, niebawem zakwitnie forsycja. Jest cudowny film na moim kanale o wspaniałych właściwościach uszczelniających forsycji, bowiem jest to roślina, która w świecie roślin zawiera od groma rutyny. Zbierać, pić, jeść na świeżo, do sałatek. Nadmiar, nie tyle nadmiar, co sobie nasuszyć tego na zapas. Oczywiście najlepsza jest świeża, bowiem rutyna, tak jak i witamina C, ulega degradacji w temperaturze, w wyższej temperaturze, gdybyśmy sobie robili napary. Też można zrobić napary, ale żeby uzyskać tę maksymalną korzyść z jedzenia forsycji, to najlepsza jest surowa. Robić sobie smoothie, dodawać do sałatek, do kanapek, gdziekolwiek. Gdziekolwiek, oby nie do zup, bo tam jest temperatura. Najlepsza świeża. Można sobie również zamrozić nadmiar. Mrożenie jest moim zdaniem najlepszą formą przechowywania, bo nie traci się aż tak dużo cennej tej rutyny czy witaminy C, jak na przykład w przypadku suszenia. Także możliwości i naturalnych środków jest od groma. Trzeba tylko chcieć. No i oczywiście dieta. Jeżeli będziemy stosować ciężką dietę, no to takie problemy będą. I ja wiem, jak to jest genetycznie, bo ja też jestem genetycznie obciążona słabymi, kruchymi naczynkami krwionośnymi. A dietą i odpowiednią pielęgnacją doprowadziłam się do takiego stanu, że w ogóle nie widać tych naczynek u mnie na nogach. A miałam z tym ogromny problem wcześniej, bo ja wcześniej wcale tak o siebie, o swoje zdrowie nie dbałam. Przyszła pewna sytuacja, która mnie zmusiła, zdrowotna oczywiście, do tego, żebym zrewidowała swoje aktualne postępowanie. I zrewidowałam. I zrewidowałam. Ale to jest moja droga. Każdy ma swoją drogę. I każdy tą drogę również wybiera. Zawsze powtarzam, nie jesteśmy statkiem dryfującym na oceanie. Mamy możliwości podejmowania decyzji, mamy możliwości wyboru. I największym doradcą dla nas samych powinniśmy być my, nasza intuicja, nie ktoś z zewnątrz, nawet nie ja. Ja mogę coś Wam podpowiedzieć, zainsynuować, ale to Wy wybieracie, co dla Was jest najlepsze, co Wam aktualnie pomoże. Więc usiądź, porozmawiaj ze sobą i być może uzyskasz odpowiedź. I nie szukajmy jedynego środka, który cofnie problemy, bo takiego nie będzie.
Tu całokształt działań tylko wyłącznie może pomóc. Tak jak powiedziałam, forsycja jest wspaniała, ale jest tylko dodatkiem. Rewidujemy całe nasze życie. Patrzymy na swój talerz, patrzymy na swoją dietę, czy się odpowiednio ruszamy, czy mamy zagwarantowaną tą codzienną dawkę ruchu, chociażby te 10 tysięcy kroków. Już nie mówię o jakimś tam bieganiu, chociaż bieganie, skakanie jest super, bo cudownie porusza nasz układ limfatyczny, który z założenia jest leniwy. I żeby go tam pobudzić do ruchu, pobudzić do działania, no to musimy robić to właśnie albo ruszając się, albo szczotkując ciało na sucho, bo to też jest świetna terapia, tylko przy kruchych naczynkach robimy to delikatniej, ale nie jest wcale tak, że w ogóle nie robimy tego przy kruchych naczynkach, bo i z takimi opiniami się spotkałam. Totalna bzdura moim zdaniem. Nie, wcale nie trzeba rezygnować. Robimy to delikatniej, pobudzamy ruch limfy w naszym ciele, i wówczas te naczynka stają się mniej widoczne, a z czasem mogą zupełnie się wchłonąć, zupełnie stać się niewidoczne. Ja wiem, bo ja stosuję prawie codziennie szczotkowanie ciała na sucho, a genetycznie mam niby słabe naczynka, niby, bo to też jest w głowie. Wypracujmy sobie to, że jeżeli chcemy dojść do pewnych efektów, to również musimy przepracować to w głowie, a nie zamykać się na cokolwiek. A, bo moja mama, mój tato ma tak, to ja też będę miała tak. Nie, no nie. Absolutnie nie. Mnie śmieszą takie pojęcia, no może nie tyle śmieszą, co martwią, że ludzie po prostu zamykają sobie drogę do uzdrawiania. Nie mówię do leczenia, bo to są dwie różne sprawy. Leczenie wiadomo, kto leczy, a organizm uzdrawia się sam. Jeżeli dostarczymy naszemu ciału wszystkich odpowiednich składników, nie będziemy go bombardować toksynami, no to on sam zacznie się uzdrawiać, naprawiać. Żadnego leku nam do tego nie potrzeba. Może nie jest to popularne podejście w obecnych czasach, ale tak sądzę. Bliżej natury, bliżej siebie, a wszystko będzie dobrze. I to też trzeba sobie przepracować w głowie. Jeżeli chcemy, żeby było dobrze, to wyobrażajmy siebie jako osobę już zdrową, jako osobę już bez tych rozszerzonych naczynek na nogach, na twarzy czy gdziekolwiek. Jakkolwiek to brzmi, to działa. To naprawdę działa. Ziuta, witaj. Bardzo mnie interesuje, jaką metodą się posługiwać, aby wyjść, ewentualnie uśpić chorobę Hashimoto. Tutaj też się kłania dieta, oczywiście dieta przeciwzapalna oraz odpowiednia podaż składników mineralnych, a przede wszystkim jodu i selenu. To jest niezwykle ważne i jest taki film na moim kanale, tutaj go podpinam i spokojnie można zapanować nad chorobą Hashimoto. Również dietą. Ja mam taką dietę gotową na Hashimoto, ale oczywiście zdecydowanie lepsza jest ułożona indywidualnie. Niemniej ta gotowa dieta na Hashimoto jest lepsza niż nie robienie nic pod tym kątem. Jedzenie produktów prozapalnych absolutnie przy tej chorobie nie jest wskazane. Więc to jest ważna kwestia. Odsyłam jeszcze raz do tamtego filmu, bo to jest bardzo ważne zagadnienie. Dzień dobry. Gdzie Pani studiuje medycynę naturalną? Ja z wykształcenia jestem dietetykiem. Medycyna naturalna to jest moja pasja. Póki co nie zdecydowałam się na jakiekolwiek studiowanie medycyny naturalnej, bo no nie widzę takiej potrzeby. Nie widzę takiej potrzeby. Ja nie udzielam jakichś konsultacji z zakresu medycyny naturalnej, ja układam diety. To jest takie dodatkowe moje hobby i w tej kwestii dokształcam się samodzielnie, praktycznie. Oczywiście czytam dużo książek i praktykuję, bo praktyka jest niezmiernie ważna, a interesuję się tym już od lat. Kacper, mam alergię na roztocza oraz na pyłki drzew i traw. Obecnie biorę leki antyhistaminowe i psikam steryd do nosa. Lekarz namawia mnie na immunoterapię, która trwałaby 5 lat i jest tylko 50% szans powodzenia.
Moje pytanie jest takie, czy Twoim zdaniem te sposoby na alergię, które przedstawiłaś w swoim filmie, a zwłaszcza ten najtrudniejszy, czyli unikanie alergenów, jest możliwe? Pozdrawiam. Kacper, jestem żywym przykładem tego, że alergię można cofnąć. Byłam alergiczką, teraz mamy wiosnę i nic mi kompletnie nie dolega. A kilka lat wstecz ciekło mi z nosa, miałam czerwone oczy, nie mogłam oddychać i brałam też jakieś tabletki. No ale poszłam po rozum do głowy i właśnie w tym filmie podzieliłam się wszystkimi sposobami, które mi pomogły. Unikanie alergenów, no na początku tak, oczywiście. A jeżeli chodzi o te 50%, tak jak tutaj piszesz, szans powodzenia, to weź pod uwagę jeszcze manipulacje statystykami. Te 50% to może być 2 albo 3%. Tak potrafią manipulować statystykami, więc sięgnij głębiej, przelicz sobie matematycznie to wszystko, a te szanse i tak będą zdecydowanie mniejsze, jeśli chodzi o immunoterapię. Ja Cię oczywiście nie zniechęcam, to jest Twój wybór, ale ja to tak widzę osobiście. Ja się nie poddałam żadnej immunoterapii, nie poddałam się żadnemu leczeniu konwencjonalnemu alergii, poradziłam sobie z nią sama, a miałam naprawdę mocną alergię z astmą. Zmiana diety, te sposoby, które podaję w filmie, mi pomogły. Ale jak już mówię, to była moja droga. Każdy tą drogę ma swoją i każdy ma wybór. Nie zachęcam, nie zniechęcam. Ja tylko mówię, jak to wyglądało w moim przypadku. O tej porze roku ja po prostu nie byłam w stanie żyć. No nie tylko o tej, bo jeszcze w czerwcu, jak kwitły trawy. To była tragedia. Ja kocham naturę i przebywanie na łonie natury wiązało się dla mnie z dyskomfortem, to mało powiedziane z dyskomfortem, z cierpieniem. Ale zaczęłam się bliżej przyglądać tematowi i te rady, które umieściłam w tamtym filmie, w 100% mi pomogły. Teraz nie mam alergii. Nie mam. Nie biorę żadnych leków. Od leków trzymam się z daleka. Także tak to wygląda w moim przypadku. Kolejne pytanie, Ann. Pani Agnieszko, czy zna Pani jakiś skuteczny sposób, co Pani poleci na regulację hormonów u kobiety? Albo na poprawę tarczycy przy nadczynności lub przy nietrzymaniu moczu u kobiet? Tutaj również sprawa związana z podażą odpowiednich składników, czyli jodu i selenu. Odsyłam do tego filmu. I regulacja hormonów, no wydaje mi się, że organizm powinien się regulować sam. Jeżeli jest odpowiednio prowadzony, jeżeli są mu dostarczane wszystkie wymagane składniki mineralne, makro i mikroelementy, to homeostaza jest naturalnym stanem organizmu i nic nie musimy tutaj kombinować. No takie jest moje zdanie. Odpowiednia ilość ruchu, odpowiednia dieta, odpowiednie nastawienie psychiczne i brak stresu, bo o tym się zapomina, a stres niestety rozregulowuje gospodarkę hormonalną. Brak snu, to wszystko idzie w parze. Nie można tutaj się tylko oprzeć na jednym sposobie, ale bierzemy to wszystko razem, czyli unikanie stresu. Techniki relaksujące to jest niezwykle ważne w gospodarce hormonalnej, bo stres, wiadomo, powoduje nadprodukcję kortyzolu, a to nam zaburza ogromnie gospodarkę hormonalną. Brak snu, jeżeli nie śpimy, to nie wydziela nam się melatonina, która też odpowiada za gospodarkę hormonalną. Bez ruchu nie wytwarza nam się hormon wzrostu w przysadce mózgowej. Więc jak widzicie, to wszystko ma wpływ. Droga Aniu, Aniu, myślę, że Ania, nie wiem, strzelam. To jest bardzo ważne, żeby zadbać o siebie pod każdym kątem. Pod kątem dietetycznym, pod kątem aktywności fizycznej, pod kątem unikania stresu i technik relaksujących. No nie jest to łatwe w naszych czasach, ale trzeba pod kątem unikania toksycznych substancji, jakkolwiek to brzmi w naszych obecnych czasach, ale jednak możemy. Naturalna pielęgnacja skóry, jak najbardziej, bowiem w kosmetykach jest mnóstwo toksycznych substancji.
Także tutaj działamy całościowo. Oczywiście nie odbędzie się to tak, jakbyśmy wzięli pigułkę, która nam te objawy zamaskuje, a problem będzie tkwił nadal pod spodem. To jest proces, który może trwać długo, ale warto. Zaczynajmy od diety, od aktywności fizycznej, od wyspania się, a na dobry sen jest bardzo dużo naturalnych metod. Wiem, bo ja również kiedyś cierpiałam na bezsenność i teraz mi się zdarza. To czasem posiłkuję się taką melisą czy korą wierzby. Cudownie, cudownie wspomaga ten głęboki sen. Zawsze można po to sięgnąć, bo to jest naturalne i bezpieczne. Tylko trzeba wiedzieć po co. Rumianek, nawłoć, kwiat nawłoci jest wspaniały. I również jest film na moim kanale o nawłoci, ale jest jedno małe ale, bowiem najlepsze są zioła zbierane samodzielnie, bo te zioła nas wołają, przekazują nam swoją energię i na nas najlepiej działają. No jeżeli nie macie takich możliwości, no to kupne, ale każdy w swojej okolicy znajdzie zioła. Tych ziół jest mnóstwo w naszym otoczeniu. Teraz forsycja, zaraz będą kwiaty mniszka lekarskiego. No coś wspaniałego, można się tym posiłkować i najlepiej zbierać właśnie samodzielnie. Takie jest moje zdanie, bowiem te roślinki, te zioła nas wołają i mówią, chodźcie, chodźcie, my wam damy ukojenie, przekazują nam swoją energię. Wiele osób zapomina o tym, żyjąc w tym świecie tutaj 3D, że mamy energię wokół siebie i wszystko tą energię wytwarza. My również. I o tym nie wolno zapomnieć. I rośliny, które nas wołają, również. I to one nas uzdrawiają. Kiedyś taki bardzo mądry szaman powiedział, będziesz umierał w cierpieniu i nawet nie będziesz wiedział, że lek rośnie u ciebie za oknem. Wgląd w naturę, więcej natury. Więcej tego wszystkiego, co jest na zewnątrz, a nie jakieś sztucznie przetwarzane tabletki, no nie tędy droga. To jest też moje zdanie, oczywiście subiektywne. A jeżeli chodzi, kochana, o nietrzymanie moczu, to fajną metodą są ćwiczenia kegla lub tak zwane kulki gejszy. Jakkolwiek to brzmi, ale to są rewelacyjne metody i to zupełnie bezpieczne. Nie wiem, czy tego próbowałaś, tylko ci tak podpowiadam, więc napisz, czy akurat to znałaś, bo według mnie one powinny pomóc. Kornelia, co pani sądzi o zażywaniu kwasu foliowego? Czy jest to potrzebne, czy wystarczy z żywności? Jakiej żywności? Oczywiście, jeżeli masz jakieś ogromne niedobory tego kwasu foliowego, to można, ale generalnie większość, zdecydowaną większość witamin można pozyskiwać właśnie z żywności. Drożdże nieaktywne na przykład są takim wspaniałym źródłem. Soczewica, ciecierzyca, kalafior, brukselka, natka pietruszki, seler naciowy. Jest mnóstwo naprawdę cudownych, roślinnych, zdrowych źródeł kwasu foliowego. Więc tylko korzystać. Ja sobie codziennie robię zielony sok, szklankę zielonego soku, selera naciowego oraz natki pietruszki. Może nie smakuje zbyt dobrze, ale zawiera naprawdę bogaty komplet wszelkich składników mineralnych i witamin. I codziennie taką bombę witaminową sobie piję przed śniadaniem. Co najmniej pół godziny przed śniadaniem. A że ja stosuję post przerywany, to śniadanie jem dosyć późno. Także to taka malutka podpowiedź. I ostatnie pytanko, Anag. Co sądzi Pani o piciu wody ze szczyptą soli i jakie zdrowe garnki, patelnie poleca Pani do gotowania, smażenia? Jeżeli chodzi o picie wody z solą, to oczywiście można sobie popijać tą wodę z solą. Ja tego nie stosuję, ja się nawadniam tą wodą ze strumienia. No i nie sądzę, że muszę ją tam sztucznie dosalać. Takie jest moje pojęcie. Ja wiem, że to jest bardzo modne teraz, szczypta soli do wody, no ale ja tego nie stosuję i no nie widzę potrzeby. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, to nic się nie stanie, jeżeli sobie wsypie szczyptę soli kłodawskiej,
tej oczywiście dobrej, jakościowo niejodowanej, bo sól sztucznie jodowana też nie jest niczym dobra, niczym dobrym i absolutnie nieważonej. Musi być to naturalna, szara sól kłodawska. Nie zaszkodzi, absolutnie nie zaszkodzi. Jeżeli ktoś ma problemy z niedoborem sodu, no to dlaczego nie? Może sobie tak robić. No ja tego nie praktykuję, nie widzę jakiejś takiej konieczności, bo ja to zazwyczaj sobie tak myślę. A w naturze płynie taka woda, nikt jej nie dosala. Po co? Po co? No nie pijemy wody morskiej, prawda? Nie musimy. Nasz organizm nie potrzebuje wody morskiej. Więc po co mi ją jeszcze sztucznie dosalać? Ja sobie solę na przykład pomidorka, solę sobie ogórka, no i w moim mniemaniu to w zupełności wystarczy. Czasami robimy sobie z życia piekło. Właśnie jakimiś takimi dodatkowymi działaniami. A to dosolić, a to tam, a to tu, a tu tabletkę, a to suplement. Szkoda na to czasu i nerwów moim zdaniem. No ale każdy robi co chce. Nie zaszkodzi, czy pomoże. Może być tak jak efekt placebo. Po prostu pomyślimy, że to na nas super zadziała i zadziała, tak? Działa właśnie efekt placebo. Wiem, że są jakieś badania, wiem, że ci, co to proponują, to się powołują na badania. No ale czy to jest nam aż tak potrzebne? No, moim zdaniem nie. Także, Anno, jeżeli chcesz sól, ja tutaj wyraziłam swoje zdanie i tak to widzę. Natomiast jeżeli chodzi o garnki, patelnie, no moim zdaniem najlepsze są garnki szklane. I takie sobie zakupię. Ja jestem na etapie przeprowadzki, więc jak się przeprowadzę, sobie zakupię garnki szklane. Ale obecnie używam garnki ze stali szlachetnej i patelnie również ze stali szlachetnej. Ja nie smażę. Absolutnie nie smażę. Jeżeli używam patelnię, to robię na niej na przykład sos do spaghetti, sobie z pasaty pomidorowej. I to głównie do tego mi potrzebne. Smażenie samo w sobie jest szkodliwe, bez względu na to, na jakim tłuszczu smażymy, więc ja już nie smażę. Gdzieś tak od półtora roku, od dwóch lat, no nic nie usmażyłam. Kiedyś smażyłam, są tutaj również takie przepisy na moim kanale, jak placki z cukinii, ale teraz obecnie już tego nie robię. Bardziej przechodzę w stronę witarianizmu, czyli surowej diety, a rezygnuję właśnie z jakichś takich placków. Jeszcze gotuję zupy, jeszcze coś tam gotuję, czego się nie da zjeść na surowo. Oczywiście, ale to też gotuję bardzo delikatnie, na małej mocy, żeby tego nie rozgotowywać. Ale jeżeli chodzi o smażenie, to już zupełnie z tego zrezygnowałam. Mam tych przepisów jeszcze trochę, ale obecnie już. Nawet nie jem tych placków z cukinii, które są, no muszę przyznać, bardzo, bardzo pyszne. Zdecydowanie w inny sposób wykorzystuję cukinię niż robiłam to dotychczas. W przeciągu lat zmienia się pewne podejście i moje się również zmienia. Jeszcze półtora roku temu zupełnie inaczej do tego podchodziłam niż dzisiaj, niż obecnie. Także to jest również transformacja moja i mojego otoczenia. I jeżeli my się zmieniamy, to zmienia się również otoczenie wokół nas. Ja się bardziej tutaj przychylam do żywienia surowego, więcej surowizny i widzę, że mi to bardzo, bardzo służy. Oczywiście nie w 100%, bo na przykład korzystam z takich produktów jak fasola, ciecierzyca, soczewica, a je jednak należy ugotować, więc z takich rzeczy korzystam. Ale na przykład takie a la owsianki to sobie robię praktycznie surowe. Nie mówię tutaj o płatkach owsianych, ja to tak nazywam a la owsianka, ale namaczam na przykład nasiona chia i są bardzo pyszne, pożywne i dostarczają niezbędnych, nienasyconych kwasów omega-3. Tak, dokładnie tak. Ze źródeł roślinnych również możemy pozyskiwać kwasy omega-3 i właśnie takim jednym ze źródeł są nasiona chia oraz siemię leniane, czyli moim zdaniem ze smażenia w ogóle najlepiej zrezygnować, bo nawet jeżeli smażymy potrawy roślinne, to też nie jest nic dobrego. Poddajemy je działaniu temperatury, a jeżeli są to na przykład nasiona, no to to już jest w ogóle
nic dobrego, bowiem pod wpływem temperatury kwasy tłuszczowe się utleniają i stanowią zagrożenie. Są toksyczne, kancerogenne i nie są niczym zdrowym. Także tutaj tak to wygląda. Ja jeszcze piekę chleb. Faktycznie piekę chleb, ale teraz piekę chleb wyłącznie z tej niepalonej kaszy gryczanej, poddanej naturalnej fermentacji. Czyli podczas tej naturalnej fermentacji te wszystkie składniki antyodżywcze zawarte w kaszy są neutralizowane i jest ona bardzo zdrowym produktem. A musicie wiedzieć, że kasza gryczana i kasza jaglana są to kasze zasadotwórcze dla naszych organizmów, nie są kwasotwórcze, więc je można jeść. Generalnie inne kasze, takie jak jęczmienna, czy pęczak, czy kaszka kukurydziana, są to kasze kwasotwórcze. A moim zdaniem naszym głównym celem powinno być alkaliczne jedzenie, czyli alkalizowanie naszych organizmów. Tak to widzę. I to było ostatnie pytanie. Jeżeli chcecie, abym odpowiadała na kolejne, to zadajcie pytanie pod tym filmem. Serdecznie pozdrawiam i do kolejnego razu. Pa, pa!